Patronem odcinka jest marka Lego. W ramach swojej kampanii Dziewczynki mogą wszystko edukuje, że zabawa klockami jest dla dzieci bez względu na płeć. Dzień dobry, dzisiaj w moim stylu rozmowa o tym, jak wychować i nie zwariować, czyli jak mądrze podchodzić do wychowania dzieci. Zapraszam na spotkanie z przedsiębiorczynią i mamą uroczej trójki, Edytą Pazurą. Zapraszam. Dzień dobry, Edyto. Dzień dobry. Gdybyś miała w jednym zdaniu opisać sposób, w jaki Ciebie wychowano, to co by się w tym zdaniu znalazło? Ja mogę Ci powiedzieć to jednym słowem, tak naprawdę. Mądrze. Mhm. I więcej nie potrzebuję, bo ja miałam to szczęście, że mam bardzo mądrych rodziców, którzy pomagali mi w dorastaniu, którzy niczego mi w życiu nie zabraniali, którzy pozwolili mi się sparzyć. I to jest bardzo ważne i ja za to szanuję moich rodziców, bo ja widzę, że dla mnie jest to trudne jako dla mamy teraz na przykład. Nie chcę się dać sparzyć moim dzieciom, a wtedy chyba też czasy były inne, że trochę nas też inaczej traktowano, nie otaczano takim parasolem. No, też nie było jak, no, rodzice bardzo ciężko pracowali, były inne czasy, więc no, siłą rzeczy byliśmy trochę sobie sami pozostawieni. I to mi też dużo dało, tak naprawdę, że mogłam się sparzyć i wyciągnąć z tego wnioski. Nigdy niczego nie żałowałam, ale i to też zawsze moja mama mi powtarzała, bo ona bardzo dużo ze mną rozmawiała i mówiła mi, pamiętaj, nigdy niczego nie żałuj, ale wyciągaj wnioski na przyszłość. I faktycznie tak było. Faktycznie, to mądre. Powiedziałaś, że mądrze, a właściwie jak Ty dzisiaj myślisz o swoich dzieciach i myślisz o tym słowie mądrze, o tym sformułowaniu, wychowywać mądrze, to co to znaczy w Twoim, Waszym domu? Wiesz co, przede wszystkim spokojnie. Ja bardzo nie lubię krzyku, bardzo nie lubię awantur, bardzo nie lubię takiego robienia, jak to z igły widły, tak się mówi. I to dla mnie jest zawsze problematyczne, bo ja się wychowałam w bardzo spokojnym domu i taki spokój uważam, że dla dziecka jest bardzo, bardzo ważny jeszcze w tym takim okresie właśnie rozwijania się, ale w ogóle przez całe jego życie. I to brzmi trochę lakonicznie. Ale serio, spokojnym? Ty jesteś ostatnia z czwórki rodzeństwa, trzech braci, ty jedna. Serio, było spokojnie? Tak. No wiesz co, każdy był zajęty swoimi sprawami. Wiesz, mój jeden brat studiował medycynę, najstarszy od razu po technikum poszedł pracować, więc generalnie to ich bardzo dużo też nie było w domu, a jak już się spotykaliśmy, no to jednak chcieliśmy się sobą nacieszyć i naprawdę to chyba kłócą się rodzice, dzieci, jak jest po prostu też długo ze sobą przebywają. To też jest takie czasami znamienne wtedy, kiedy się jedzie na wakacje z dziećmi. Prawda? No bo w momencie, kiedy ty jesteś w pracy, dziecko jest w szkole, no to jesteśmy w stanie funkcjonować dobrze, no bo odbieramy dziecko, ewentualnie jakieś dodatkowe zajęcia, wspólna kolacja, czy nawet może gdzieś wyjedzie. To jakoś funkcjonuje, ale nawet czytałam całe mnóstwo artykułów na ten temat, że poważny problem zaczyna się, kiedy ludzie zaczynają być ze sobą 24 na dobę. No to wtedy czasami jest Armagedon. I najpierw się kłóci żona z mężem, później te dołączają jeszcze te dzieciaki i tu wiesz, robi się nieciekawie. Więc u mnie było na pewno spokojnie. Rodzice tam też niczego, tak jak powiedziałam, nie zabraniali. Bacznie nas obserwowali, bardzo dużo z nami rozmawiali. I to jest to, co akurat ja po mojej mamie mam. Myślę dobrego, że ja też dużo rozmawiam ze swoimi dziećmi, dużo im tłumaczę, chociaż czasami Magda, no szlak mnie trafia, no co mam Ci powiedzieć, no i myślę, że moją mamę tak samo, jak czasami coś mówisz i dziecko w ogóle w inną stronę idzie i nie chce i jednak po swojemu, to ja wtedy odpuszczam, mówię dobra, dam jej zrobić po swojemu. No wiesz, to jest bardzo ciężka sztuka, mówi się, że pisarstwo, malarstwo, wiesz, rzemiosło, ale sztuka wychowania dziecka naprawdę to jest no Monteverest. Tym bardziej, że tak naprawdę nie ma żadnego przepisu w sumie na to. Nie wiesz nie jak, gotowca. Nie wiesz którędy. Nikt nas tego nie uczy, nikt nas do tego nie przygotowuje. Sami się po prostu w tym swoim życiu zderzając z tematami, zwanymi problemami w rodzinach, edukujemy, nie? Ja jeszcze na przykład myślę, że to dziecko najstarsze ma w ogóle najgorzej, bo ja tak widzę po mojej Amelii, że ja dużo rzeczy się na przykład uczyłam na niej, nie wiedziałam, bo tutaj na przykład przeczytałam jakąś książkę, kiedyś była taka moda, że się dziecko odkłada do łóżeczka i się wychodzi.
I tak pamiętam, raz to zrobiłam, tak. Ja mówię, matko, jak ona płacze strasznie i ja zaczęłam płakać i w końcu już to, ale wiesz, no musiałam tego, znaczy musiałam, no w sumie nie musiałam, ale spróbowałam, no bo przecież wszyscy mądrzy ludzie mówili, że się odkłada i się wychodzi, jak płacze, to się przychodzi, głaszcze i się wychodzi. No po prostu chyba wszystkie metody wychowawcze, których się naczytałam niestety i naoglądałam, próbowałam, a tak naprawdę trzeba zaufać swojej intuicji i to jest ciężkie, żeby też no, odepchnąć wszystko i wszystkich tych takich przyjemnych, którzy chcą nam doradzać ze swoimi złotymi radami. Tak. A pamiętaj, że jeszcze byłam bardzo młodą mamą, bo miałam 21 lat, kiedy urodziłam Amelię, więc ja chłonęłam wszystko i wszystkich. Czasami te rady się wykluczały nawzajem, były absolutnie, były absurdalne. Daj do żłobka, nie daj do żłobka, bo przecież będzie chorowało. I tak po prostu nie wiesz, co ręce włożyć i co jest prawdą, a co nie. A tak naprawdę już tego błędu później nie popełniłam i przy Antku, a przy Ricie to już w ogóle, bo już byłam bardzo świadomą mamą, że jak ktoś sobie mówił, to mówię, dobra, ty sobie rób jak chcesz, a ja zrobię tak, jak moje serce mi podpowiada. Czy ty stosujesz takie same formy zwracania się, myślenia o dziecku bez względu na płeć? No bo macie dwie córki i syna. Ja mam czasem wrażenie, że nie wiem, które z waszych dzieci jest największym jednak oczkiem w głowie Cezarego, bo on raz mówi o Antku, raz o Ricie, raz o Amelii, więc chyba jednak cała trójka. Ale czy masz na to patent taki, że okej, nieważne czy córka, czy syn, zasady są te same? Tak, to na pewno, że nieważne czy córka, czy syn, zasady są takie same. Ale powiem ci, że ja jestem bardziej wymagająca do dziewczyn. Nie wiem, o co chodzi. A Czarek jest bardzo wymagający do Antka. Tam Antkowi to, że Antoś czasami ze mnie potem, wiesz, potrafi przyjść, przytulić się w nocy, bo to tam Antoś, a Czarek jest bardzo wymagający do niego, w stosunku do niego i ja do dziewczyn też. A na przykład dziewczynom potrafi on odpuścić. Jak ja nie pozwolę, to czasami tam widzę, że do Czarka potrafią przywędrować i zapytać się, czy mogą. Na szczęście mamy taką zasadę, że trzymamy jedną stronę, więc wiesz, to też jest ważne, to jest bardzo ważne, bo ja byłam świadkami nieraz takiej sytuacji, że dziecko przyszło do mamy, mama powiedziała nie, a później do taty, tata powiedziała nie, no oczywiście, tak, weź sobie tego batonika czekoladowego, więc po prostu... Nie, no to taka stara zasada, tak, że trzymamy wspólny front. A masz tą metodę trzech różnych pomysłów na to, jak sobie poradzić z dzieckiem, które czegoś nie chce? Już kiedyś ją tutaj przytaczałam, ale potem zaczęłam się zastanawiać, czy jednak nie robię czegoś złego, bo jedna z tych form to jest przekupstwo, a druga szantaż, a trzecia właśnie już nie pamiętam, ale równie tragiczna. Jak czegoś nie chcę zrobić? Jak czegoś chcę. Czy jak coś chcę? Tak, albo coś chcę w danym momencie, tak? A ty musisz sobie z tym poradzić. Co robisz? A wiesz, że nie mam takich sytuacji? Naprawdę, jak bum cyk-cyk, jak coś bardzo chcę, to na przykład Rita w ogóle jest taka, że... mogę, jak użyję dobrych argumentów i jej wytłumaczę, że to jest siła argumentacji, negocjacji, ale ja to też mam, że tak powiem, zawodowo, bo jestem agentem, menadżerem mojego męża, więc to jakby też może gdzieś tam płynie w mojej krwi, że muszę tutaj, siła argumentów jest dla mnie bardzo ważna i jak powiem ci, że jak jej wytłumaczę, to jest okej. Na przykład z Amelią wiem, że jak jej wytłumaczę i ona pójdzie w zaparte, to za chwilę się zastanowi i jednak wróci i jeszcze ze mną porozmawia na ten temat. A Antek? A Antek tak samo, jak mu się wytłumaczy, on lepiej potrafi się rzucać faktycznie, w szczególności dlatego, że jest to chłopiec i jest takim dzieckiem komputerowym. Więc mimo, że mam bardzo mocno ograniczony ten komputer, bo u nas od poniedziałku do piątku nie ma elektroniki, tylko może używać sobota, niedziela, to jak już się, wiesz, dorwie do niej, to czasami ciężko jest go w ogóle z tego wyciągnąć, czasami nawet na posiłek i w pierwszym momencie jest taki niemiły, ale ja go biorę na wzruszenie. Na mamę krzyczysz? Nie wolno do kobiet. No i on jest taki w ogóle też taki bardzo właśnie szarmancki, uprzejmy w stosunku do dziewczynek, nigdy by nie uderzył dziewczynki, także to jest chyba taki sposób. Pamiętasz, jak ty spędzałaś swój wolny czas i gdybyś miała to teraz jako dziecko porównać do czasów, w których żyją twoje dzieci, to też miałaś takie reguły, że coś od poniedziałku do piątku, a zabawa w weekend, czy nie? Wiesz co, no nie, dlatego że przede wszystkim my nie mieliśmy komputerów, więc...
No ale nie wiem, mieliśmy dyskoteki, ja nie wiem, mieliśmy nocowanki już były, tam można było pójść spać do koleżanki. Tak. Jakieś takie rzeczy ekstra, nie? Których nie można było robić od poniedziałku do piątku, ale w wolne dni. Nie, ja tylko miałam taką, mama mnie prosiła, żebym faktycznie pilnowała, żebym od poniedziałku do piątku czytała, a sobotę w niedzielę nie musiałam, to tylko tak naprawdę tyle, ale nie miałam żadnych takich ograniczeń, no oprócz tego, że mieliśmy tam jeden czy dwa telewizory i faktycznie w weekend okupowali rodzice już te telewizory, no to tam bardziej chyba o to była jakaś dyskusja, ale tak to nam rodzice niczego nie zabraniali, jakieś mieli takie, nie wiem, ja po prostu ich podziwiam za to, że oni mieli takie zaufanie do nas, bo jak ja czasami sobie pomyślę, co my robiliśmy, jak my byliśmy dzieciakami, no to po prostu tragedia. A co robiliście? Co ty wyprawiałaś? Nie wyglądasz na łobuza. Nie, naprawdę. O, byłam łobuzem. Mhm. Wiesz, każde drzewo moje było. Bardzo wysoko potrafiłam wejść na drzewo. Bardzo, naprawdę, wierz mi, że bardzo. Nawet raz tak, że mnie znajomi ściągali z tego drzewa, bo po prostu wyszłam za wysoko i nie umiałam z niego zejść. Nie wiem, no na przykład byłam świadkiem, akurat ja tego nie robiłam, ale jak moi koledzy tam z windą robili różne dziwne zabawy. Nie wiem, po bunkrach chodziliśmy i skakaliśmy, bo zaraz obok mieliśmy park i w środku były tego parku są bunkry po niemieckie, do których mieliśmy zakaz wchodzenia. A oczywiście, jak się dostaje zakaz wchodzenia do czegoś lub oglądania czegoś, to wiesz, no to jest po prostu zakazany owoc, smakuje najlepiej. No więc bunkry szły pierwsze w ruch. No wszystko, tam gdzie nam mówili, że mamy nie iść, to generalnie tam chodziliśmy. A twoje dzieci tak nie chodzą? Nie, one się jakoś tak boją, wiesz, łącznie z tym, że czasami ja sama jestem zdenerwowana, bo Amelia już jest w 8 klasie i naprawdę mam bardzo dużo obowiązków w ciągu dnia, jeszcze Antoni chodzi do szkoły muzycznej, więc czasami mówię, wiesz co, no mogłabyś pojechać metrem, albo podjechać, albo coś zrobić sama, gdzieś pójść, no bo wiesz, no bo tak ciągle cię wożę od punktu A do punktu B, no to jest dla mnie też męczące, no ale ja się boję. No i tak, ale już teraz zaczęła, już jest lepiej. I tym bardziej, że dla mnie jest to dziwne, skąd jest to boję się, bo nigdy ich nic złego nie spotkało, chyba że się po prostu nasłuchały jakieś opowieści. Ale jak mówisz o Amelii, to wygląda na to, że jesteś taką klasyczną mamą, która też wspiera, jeśli chodzi o pasje dziecięce. Czyli nie wysiadasz z samochodu, bo trzeba z zajęcia na zajęcia zawieźć. Oczywiście ja wiem, że twoje małżeństwo z Cezarym to jest małżeństwo odpowiedzialnych i świadomych rodziców, no ale zapewne ty, zaraz do tego też dojdziemy, bo masz swoją pracę zawodową, ale rozumiem, że więcej czasu wciąż jeszcze poświęcasz na to, żeby z dziećmi być i robić te rzeczy, które zwykle my matki robimy, żeby one mogły się dobrze bawić też w swoich zajęciach takich pozalekcyjnych. Robisz to? Robię to i łącznie z tym, że powiem ci tak, jest mi ciężko czasami, tak jak każdej mamie podejrzewam, ale na przykład ostatnio z Amelią czytałam Pana Tadeusza, bo miałam do wyboru albo niech ona czyta sama i mi ściemnia i nic z tego nie rozumie, bo to dziecko nie jest w stanie zrozumieć tej lektury. No oczywiście. Albo siądę z nią i będziemy czytać po 10-12 stron na zmianę i tłumacząc przy okazji. A ty jaką byłaś uczennicą? Ja byłam uczennicą bardzo dobrą. Właśnie to jest to, że ja byłam taką, wiesz, paskową uczennicą, znaczy do gimnazjum. W gimnazjum miałam średnią, chyba kończyłam jakąś tam, nie wiem, 5-4, 5-5, byłam najlepszą uczennicą w szkole. Dziewczyno. Tak, tak, Ale chyba przychodziło naprawdę... ci to łatwo, czy się zawzięłaś? Nie, przychodziło mi to łatwo akurat, ale myślę, że to nie ma się czym chwalić, bo ja sama jestem przeciwniczką tych, wiesz, czerwonych pasków i chwalenia się, mimo że mój syn ma, ale to tak uważam, że to jest taki właśnie już początek wyścigu, którym już zaczynamy w okresie dzieciństwa i później kontynuujemy niestety przez całe życie, że ścigamy się tylko nie wiadomo z czym do końca, a tak naprawdę finalnie krzywdzimy samych siebie, bo później lądujemy z jakimiś problemami i tak, no i byłam taką dobrą uczennicą, ale później jak się zerwałam, powiem ci, w liceum, to nie byłam już taka grzeczna, bo to już bo kiedyś musi stać się, taki moment, że musisz powiedzieć, okej, dość, teraz chcę jednak poznać kolegów, koleżanki, iść na dyskotekę, nie chcę cały czas siedzieć w książkach. Tak. Ja rozumiem, to rozumiem. A jak tak miałaś tego wolnego czasu trochę, to co było takim marzeniem dziecięcego czasu, czy już tego młodzieńczego, takie, wiesz, pragnienie czegoś z tamtego okresu masz? Tak, ja zawsze chciałam podróżować.
podróże są w ogóle moją wielką pasją, tak jak fotografia, a nie miałam takich możliwości, bo my jakby zawsze byliśmy w tej klasie takiej średniej, społecznej, ale nas było dużo, bo nas było czworo dzieciaków, także no, nie było nas stać na to, żebyśmy gdzieś pojechali. Jedyną taką możliwością, gdzie pojechałam na przykład pierwszy raz za granicę, to było to, że trenowałam koszykówkę bardzo długo i zostałam powołana do reprezentacji polskiej takich właśnie dzieci, które reprezentowały Polskę we Włoszech. To jeszcze to był taki pierwszy mój wyjazd do Amalfi. Miałam chyba 10 lat. A 9-10 i jeszcze przy okazji zobaczyłam Capri. To było wtedy coś niesamowitego dla mnie, no bo to było 25 lat temu. I zawsze, i już wiesz, inny świat, słuchaj, wszystko pachniało, jak już jeszcze liznęłam tego zachodu takiego, słuchaj, to po prostu, to już w ogóle, to taką wyobraźnię miałam, marzenia, to już się tak rozbudowywało we mnie i teraz bardzo dużo jeździmy, faktycznie my jesteśmy takim typem ludzi, którzy oszczędzają, ale jednak lubią podróżować i my ciągniemy te dzieciaki ze sobą wszędzie i też im pokazujemy świat, bo mam porównanie, ile one się dowiadują przez to, że dziś z nami jadą, a ile przynoszą ze szkoły wiedzę na przykład, właśnie często niepotrzebnej. Dlatego ja też taki zrobiłam swój cykl przy okazji po szkole, bo często padają jakieś pytania związane z właśnie z danym miejscem, czy z jakąś historią. No i Czarek też jest taką kopalnią, wiesz, różnych anegdot i on ma bardzo dużą wiedzę na temat różnych miejsc i wydarzeń. Wszyscy wiemy, że twój mąż ma fantastyczne poczucie humoru. Wszyscy wiemy, że dzieli was spora różnica wieku. I teraz tu jest pytanie dotyczące właśnie wychowywania. Czy fakt, że tak jest, ma wpływ na to, jak wychowujecie dzieci? Czarek ma też już bardzo dorosłą córkę z pierwszej relacji, więc no macie trochę tych dzieci w bardzo różnym wieku do ogarnięcia. On idzie za twoim pomysłem na życie i wychowanie? Czy się uzupełniacie? Czy jeszcze jest inaczej? Uzupełniamy się, to na pewno, bo Czarek przez to, że jest bardziej dojrzały, już ma faktycznie nastkę, która jest dorosła i nie miał możliwości poświęcenia się jej w 100%, bo dużo pracował, bo miał po prostu nieciekawą sytuację życiową wtedy. Czarek ma pełne prawa rodzicielskie nad nastką, to on bardziej docenia każdą sekundę. I faktycznie jak już jest w domu, no to bawi się z Ritą, siedzi z Antkiem czy z Amelią, już porusza poważniejsze tematy, no bo ona jednak jest w 8 klasie, a ja jeszcze jestem takim trochę, wszędzie mnie pełno, już lubię pracować, więc to też tutaj było spięcie u nas, że jednak od pewnego czasu o 17 już odkładam komputer i telefon na bok, bo kiedyś potrafiłam pracować bardzo, bardzo dużo, czasami nawet do pierwszej, drugiej w nocy. I ja jestem taka, że trochę mnie tutaj, trochę gdzieś tam indziej i jednak jak już przychodzę do domu, to bardziej już z nimi uczę, coś im tłumaczę, a Czarek jednak jest taki bardziej, że on tą każdą chwilę chłonie sobą i ja to widzę z boku, czego mu zazdroszczę, bo ja tak nie potrafię, ale może jeszcze jestem za młoda, może coś jest ze mną nie tak, w sumie nie wiem, ale uwielbiam z nimi spędzać czas, to jest to prawda, ale nie umiem aż tak chłonąć właśnie sobą każdej minuty spędzonej z nimi. Ci o jakiś rodzaj cierpliwości, który tak, on ma? Tak, ja mam mniej cierpliwości. On ma więcej cierpliwości, właśnie. Myślę, że to jest dobre określenie, że to jest taki rodzaj takiej ojcowskiej, wypracowanej już cierpliwości przez lata doświadczeń. On też wcześniej nie miał dzieci, a chciał mieć, więc na te dzieci czekał, o tej rodzinie marzył. U mnie to jakoś przyszło tak trochę z marszu. Ja jakby nie miałam takich rozbudowanych marzeń, że koniecznie warunkowałam swoje szczęście, że jak będę mieć rodzinę, to właśnie wtedy będę szczęśliwa. Ja w ogóle nigdy nie warunkowałam swojego szczęścia, że coś miałoby zależeć od czegoś innego w moim życiu. To nigdy tak nie miałam. I ja jakoś tak potrafię to wszystko wziąć bardziej na chłodno, ale jednak on ma więcej cierpliwości, ja mam mniej. I on czasami nawet potrafi tak, patrzy się na mnie, jak gdzieś jesteśmy w kuchni, mówi: ale strasznie zdenerwowana jesteś, wiesz, i
Ja nie krzyczę, ale na przykład potrafię być poirytowana czymś, że tutaj no, musi być tak, to tak. Czasami jak taki policjant albo żołnierz przychodzę, jestem w ogóle bardzo zadaniowa, więc ty tu, a ty jedno, a ty drugie. A Czaro mówi, ale zaraz. A Czaro lubi tak na przykład na spokojnie właśnie, żeby nikt go nie pospieszał, że ma czas, a ja jednak, wiesz, czuch, od A do Z zrobione i tyle. I mamy spokój. A z czego to wynika, jak myślisz? Myślisz, że tylko z tej dojrzałości i cierpliwości, czy może z tego, że jednak my kobiety ogarniamy więcej? Po pierwsze, my kobiety ogarniamy więcej. Po drugie, od zawsze od nas się bardzo dużo wymaga. A w moim przypadku to jest też związane z pracą. Bo wiesz, Magda, no jak ja czasami otrzymuję setki maili i telefonów dziennie, to ja muszę te osoby szybko po prostu załatwić, zamknąć sprawę i już koniec, przejść do następnego, bo wiem, że jeżeli ja tego nie zrobię, to się to będzie za mną ciągnęło. I pamiętam taką sytuację, że właśnie chyba do Angeliki czy do Czarka ktoś powiedział, że ja jestem taka chłodna i że tak, czy ja kogoś nie lubię, czy jestem niemiła, jakoś takie, czy przyszło, czy na pewno lubię. A Czarek zaczął się śmiać i mówi, nie, to nie jest kwestia sympatii, to jest kwestia tego, że Edyta taka jest, ona coś robi, zamyka na chłodno i tyle, tak? Dla mnie praca jest pracą. A później jest czas na dom czy na dzieci. I ja jestem tak też wychowana zadaniowo, że mam coś zrobić, zamknąć i koniec. I tak też tego wymagam od swoich dzieci. Ale ja nie mówię, że to jest dobre, bo być może to jest tak, że właśnie tak jak Czarek, trzeba im dać bardziej, też więcej luzu, takiego, że jednak, żeby się wychillowały, no po prostu. A z drugiej strony myślę sobie, że to jest też takie dobre uzupełnienie, że ja jednak uczę ich pewnego rodzaju zadaniowości, zrobienia czegoś od A do Z, no bo to nas czeka, chcąc nie chcąc, czy w pracy, gdzieś w przyszłości, a Czarek uczy ich właśnie takiego chill, luz, idź się umyj, jak się umyjesz, to umyj zęby, jak umyjesz zęby, to ewentualnie tą książkę poczytaj, a ja bym chciała, że przyjdę, książka, ćwiczenia, zadanie, koniec, dobra, i wtedy dopiero wanna, zęby, czy tam kolacja, wanna, zęby, wiesz, po prostu zupełnie trochę z innych światów, ale tak jak mówię, no teraz tak sobie myślę, że może to jednak jest dobre dla nich uzupełnienie. A jak kupujesz prezenty dla innych dzieci, znajomych, rodziny, to patrzysz na to zadanie, skoro jesteś taka zadaniowa, w taki sposób sztampowy, czy coś wymyślasz, czy lecisz takim, wiesz, klasykiem, dziewczynce to, chłopczykowi tamto? Nie, zawsze staram się jednak, zadaniowość jest akurat tutaj no, niepotrzebna, bo ja akurat staram się myśleć sobie o praktyczności danego prezentu i o rozwijaniu umiejętności dziecka. To jest dla mnie ważne, bo ja też nawet jak kupowałam swoim dzieciom, czy robiliśmy jakieś imprezy urodzinowe, to na przykład ja mówiłam wprost, że zbieramy na coś większego, coś, co będzie potrzebne i jeżeli ktoś chce, to proszę bardzo, jest taka skarbonka, do której każdy może się dorzucić i wtedy kupujemy coś większego. I powiem Ci, że za każdym razem, kiedy kupowaliśmy właśnie jakiś taki, powiedzmy, większy, bardziej praktyczny prezent, to są czasami rzeczy, które ja mam od Antka po Ritę. Znaczy od Amelii, nawet od Amelii mam po Ritę. Mam parę takich rzeczy, właśnie to są, nie wiem, Lego Duplo, z takich większych prezentów to były rowery, które też przechodzą, wiesz, z jednego dziecka na drugie dziecko, właśnie jakieś rolki, łyżwy, ja już się później nauczyłam, na przykład jak kupowałam czasami, to w ogóle jestem bardzo zwolenniczką tak zwanych prezentów uniseksowych, bo one często właśnie, takich uniwersalnych, uniseksowych, bo one często przechodzą z pokolenie na pokolenie tak naprawdę, bo jeszcze czasami moja mama wyciąga zabawki, które są po mojej bratanicy, która ma lat teraz właśnie 25-26 i moje dzieci się tym bawią, a jednak pamiętajmy, że ten konsumpcjonizm jest bardzo mocno rozwinięty i ja teraz zaczęłam jednak zwracać na to uwagę, żeby
żeby to było naprawdę praktyczne i mogło pójść dalej w świat. A jak organizujesz wolny czas swoim dzieciom, to też jest tak... Sorry, no będę się teraz tego, wiesz, zadaniowo trzymała, tej zadaniowości. Nie, to już jest taki czas dla nas. Zadaniowość dotyczy szkoły i takich, wiesz, obowiązków właśnie szkolnych, pozaszkolnych, zajęć dodatkowych. A kto wyrzuca śmieci? Się... Czaro wyrzuca śmieci. On. Tak? Mhm. O kurczę. Ale to w ogóle u nas dziecko. Z takiego powodu, żebyś nie wpadła chyba na to, wiesz. Ja jestem zapachowcem. Nie lubię zapachów, tym bardziej tych przykrych, brzydkich. Bardzo mocno wyczuwam różne zapachy. Mam jakąś taką nadwrażliwość, nie wiem o co chodzi. A Czaro, przez to, że ma problemy z zatokami, praktycznie w ogóle nie wyczuwa żadnych zapachów. No więc jakby siłą rzeczy na niego padło, że on wyrzuca śmieci. Jest to taki, wiesz, w sumie powód prozaiczny. Domowe obowiązki mają dzieci, czy nie? Tak, mają domowe obowiązki, ale to są takie też... na przykład przede wszystkim sprzątają za sobą, bo to jest czasami tak męczące. Nie wiem, czy tylko ja mam taki problem z moimi dziećmi, czy każda mama, że po prostu wchodzisz do łazienki. Nie, zebranie 85 klocków albo 30 no, aut. No jest dokładnie. Po prostu jednak. No więc o to chodzi. Ja od nich i też zawsze mówię, że nie wymagam od nich dużo, tylko przede wszystkim, żeby za sobą umieli posprzątać, bo wiesz, wchodzisz czasami do łazienki, jak to jest dziewczynka, która dojrzewa, ma, nie wiem, ręcznik na ziemi, coś gdzieś w jednym kącie, później skarpetki w drugim. U Antka to są skarpety, właśnie zabawki, klocki, więc mają po prostu posprzątać po sobie. To jest chyba takie zadanie, które ja im, jeżeli chodzi o moją zadaniowość, już się tak trzymamy tego kurczowo, to im, to o ich proszę. No i też jeżeli chodzi o kuchnię, no to wiadomo, każdy zje, to ma wymyć, wsadzić do zmywarki. Ostatnio ich brałam i uczyłam ich obsługi pralki, no bo jednak chciałabym, żeby mieli jakąś podstawową wiedzę na temat tego, jak obsłużyć pralkę czy zmywarkę. Tak, tak, no, że też pranie samo nie wchodzi. Tak. Do pralki, samo to nie właśnie wychodzi o to chodzi. I samo nie wchodzi do szafki. Tak, 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 że my jednak ich bardzo tak przyziemnie wychowujemy, żeby wiedzieli o tym, że to się, tak jak pieniądze nie biorą się z bankomatu, czyli z maszyny, która jest w ścianie i wydaje kasę tyle, ile chcesz, tak, no to wszystko też nie zrobi się samo. Do tego trzeba człowieka i wysiłku, żeby właśnie wrzucić to do zmywarki, do pralki, pozmiatać, no więc tego staramy się ich uczyć. A propos pieniędzy, jak uczysz dzieci w stosunku do pieniędzy? Oni przede wszystkim widzą, że my pracujemy, że czasami nas też długo nie ma, że się wymieniamy opieką nad nimi, że jak jest mama, to nie ma taty, no że jakby po to idziemy do tej pracy, żeby te pieniądze przynieść. Przede wszystkim nie mają kupowania różnych gadżetów, które są niepotrzebne i też oni o tym wiedzą, albo jakiś, nie wiem, do gier różnych takich końców tak zwanych. Kierownica, mamo, kup tak. mi kierownicę. No coś w tym stylu, a jeżeli to chcą, no to po prostu muszą wykonać zadanie. Nie żartuję. Muszą wiedzieć, że to nie spada z nieba. Że to nie jest tak, że przyjdą i po prostu dostaną to od razu. O tak, masz, tutaj masz właśnie kierownicę, tutaj masz jeszcze, nie wiem, co ci potrzeba do tej gry, dziecko, jeszcze może czegoś ekstra. To tak nie jest. Ale też nie ma jakiegoś, nie wiem, rodzaju szantażu czy czegoś. No, nie wiem, po prostu no... Jest tak, że im coś kupimy, o co proszą i faktycznie widzę, że im zależy na tym. Nie muszą nic za to robić, nie ma tak, że muszą przeczytać 100 stron książek, albo że teraz będę po prostu tutaj ich ganiała z kosiarką po ogrodzie, bo to też nie o to chodzi, ale no już nie wiem, jakbym myślał sobie coś za 19, 20, 30 zł od czasu do czasu, to mówię, że nie ma problemu, tak, okej, okay, no przecież no my kobiety, w ogóle my dorośli też idziemy sobie kupić czasami do sklepu coś i jest nam przyjemniej z tego powodu, no ale no wiadomo, że nie, jak przyjdą do mnie i poproszą mi, nie wiem, do gry coś za 250, no to już po prostu no nie ma mowy, tak, no bo to nie są, no to nie jest tego warte. Przeczytałam na Twoim Instagramie, bo często piszesz o swoich rodzicach takie ładne sformułowanie, moi przyjaciele, i pomyślałam sobie, czy w ogóle można tak o to zapytać, jak Ty
pracujesz, tu duży cudzysłów, na to, żeby kiedyś tak wspaniale twoje dzieci o tobie mówiły? Wiesz co? Nie wiem się, no powiem ci szczerze, że to jest trudne pytanie. Po prostu staram się być dobrą matką i działać zgodnie z sobą, swoją intuicją. Wiesz, na pewno już odepchnęłam wszystkie ciocie dobre rady, bo to jest ważne. Staram się być blisko nich i to jest tak, żeby być obecna w ich życiu, bo ja też miałam, wiesz, nie jestem idealna i pewnie nigdy nie będę, ale ja też miałam taki moment w życiu, że się bardzo mocno zapętliłam w tak zwaną robotę, czyli po prostu mnie bardzo dużo nie, znaczy może nie to, że bardzo dużo nie było, ale mnie nie było. To znaczy nawet jak ja byłam gdzieś obok, to patrzyłam to myślami na komputer. Byłaś tam, czyli cię wessało. Tak. Czyli mi wessało, czy na pewno dobrze tą umowę zrobiłam, czy jutro zadzwonić, a może pojutrze jednak będzie lepiej. I wiesz, a czy ten klient będzie zadowolony, a może coś innego powinnam, a może powinnam powiedzieć taniej, a może drożej. Wiesz, jakieś takie w ogóle, że mnie właśnie, no niby odrabiałam tą matematykę, czy tam biologię i patrzyłam się na ten podręcznik, na ale gdzieś tam... Na te stawonogi? Tak, na te stawonogi, mejozę i te inne, ruch jednostajnie przyspieszony, ale gdzieś tam myślami byłam gdzieś indziej i się obudziłam i mówię, że jednak tak nie chcę właśnie. I w tym mi pomogła ta zadaniowość, o której tak generalnie prześmiewczo trochę mówimy, ale że ja robię to, co do mnie należy teraz i zostawiam pracę w pracy. A jednak im poświęcam już czas i myślę, że jak oni będą to widzieli, że jesteśmy dla nich, w odpowiednich momentach swojego życia, bo to też nie jest dobrze, że teraz dziecko z rodzicem spędza 2-4 na dobę i kurczowo się jedno drugiego trzyma, no bo to też nie, uważam, że to popadanie w skrajność, ze skrajności w skrajność jest niedobre, ale jeżeli będą wiedzieli, że my jesteśmy wtedy, kiedy oni będą tego potrzebowali, wtedy, kiedy będą w złej kondycji na przykład, no bo to tak jest, że życie przynosi za sobą te dobre i te złe chwile, to oni sami w pewnym momencie dojdą do tego, że my jesteśmy ich przyjaciółmi. Tak było z moją mamą. Były takie momenty, że ja miałam ją za największego wroga. Jak coś mi mówiła, Edytko, nie rób tak, nie, to będzie złe dla ciebie. Wiesz, no to tak jest w tym okresie dojrzewania. A później, jak już założyłam swoją rodzinę, czasami było mi ciężko, to po prostu nawet nie musiałam jej nic mówić, tylko dzwoniłam do niej po to, żeby usłyszeć jej głos. I on już działał na mnie kojąco, on już mnie uspokajał, już dawał mi pewnego rodzaju stabilizację. Albo nawet pewność siebie, że sobie w czymś poradzę. Wiesz, no moje życie było jednak takie, że musiałam nieraz stanąć z kolan. I powiem ci, że mama o tym nawet nie wiedziała. Może nawet nie wie do dzisiaj o niektórych rzeczach, ale sam fakt, że ona była obok mnie wtedy, kiedy działo się źle i że mogłam do niej zadzwonić i ona odebrała telefon, był już dla mnie często wystarczający. I tak chciałabym, żeby moje dzieci też czuły. To znaczy jest fajnie, jak jest fajnie, okej, ale jak jest źle, no to teraz też jest ktoś obok ciebie. Czy ty idealizujesz to swoje dzieciństwo? Teraz jak patrzysz na swoje dzieci, widzisz jako rodzic, ile tego jest do ogarnięcia, to myślisz, było się królową 25 lat temu. O, ja byłam królową, bo ja miałam 3 starszych braci, tak wiesz, jak wszyscy skakali wokół mnie, dookoła mnie. Także czy ja idealizuję? Nie, bo ja nie miałam takiego idealnego dzieciństwa, dlatego że pamiętaj, że ja jednak, mój tato wyjechał za granicę, jak byłam mała, miałam 3 lata, kiedy on pojechał z tak zwanym chlebem za granicę, bo to był moment, kiedy ludzi masowo zwalniano z Nowej Huty. Z Huty, teraz jest to Huta Tadeusza Sędzimira. I musiał znaleźć miejsce dla siebie, no więc wtedy bardzo dużo osób wyjeżdżało, no i on też wyjechał za granicę, a wrócił jak ja miałam, już byłam mężatką,
I miałam dzieci, więc ja nie byłam tak do końca takiej idealnej, wiesz, szczęśliwej rodzinie jak z amerykańskiego obrazka czy filmu, tylko mieliśmy też swoje problemy. No wiesz, jak ich nie mieć, jak jest czworo dzieci w domu, to tam każdy coś wywinął. No No to tak. mama to podejrzewam, że później się farbowała, ale to osiwiała w wieku 30 paru lat, bo chłopcy to jej dali też mocno w kość. Więc nie wiem, ja nie lubię idealizować, ale też nie lubię tragizować, bo każdy ma swoją jakąś historię. Jeden lepszą, drugi gorszą, ale nie lubię też jakby do tego, ja w ogóle takich skrajności unikam, że tak powiem, bo też gdzieś ten taki okres użalania się nad sobą, jak mi to było ciężko, mam za sobą i też już chciałabym iść dalej. Tak samo jest z moim dzieciństwem. Ono było, nie było idealne, ale też nie było katastroficzne, po prostu było normalne. No tak, myślę, że wtedy większość z nas taki los dzieliła. I w sumie tak sobie myślę, że to chyba jest, pomimo tych niesprzyjających okoliczności, bardzo dobry czas na takie rodzicielstwo bliskości, na to, o czym ty mówisz, że zostałaś mądrze wychowana, a sama chcesz być też dla swoich dzieci taką osobą, która jest, nie? Że jesteśmy Tak, ja dostępni. mam to szczęście, Może. że właśnie jestem takim dzieckiem, któremu jak się źle działo, no to wiedziało, że zawsze ma oparcie w mamie, w tacie. W szczególności w mamie, bo ja bardzo dużo z mamą rozmawiałam i ona naprawdę dużo do mojego życia wniosła, a wierz mi, że to, przynajmniej dla mnie, to poczucie takie bezpieczeństwa, które dostaję nie tylko od męża teraz, ale też właśnie od rodziny, od rodziców, no dla mnie jest akurat osobiście bardzo ważne. I tak samo chciałabym, żeby moje dzieci myślały o mnie, o nas, o swojej matce i o swoim tacie, że o, tu się coś stanie, albo ktoś mnie skrzywdzi, czy chciała komuś wygadać, to mam przecież mamę albo tatę, oni też mnie wysłuchają. Bo my jednak, wiesz, często z kimś rozmawiamy, coś mówimy, słyszymy, ale niekoniecznie do końca słuchamy. I to jest to, że ja staram się, aby moje dzieci były wysłuchane do końca, w 100%. Że to nie jest tylko takie, wiesz, że powiedzą mi tyle i mama pójdzie już robić swoje i dziecko z tym zostanie, tylko żeby je w 100% wysłuchać i nawet niekoniecznie coś mówić na siłę czy odpowiadać, ale ja na przykład często tak mam, że wśród bliskich po prostu lubię być wysłuchana, bo wtedy mi to daje poczucie bezpieczeństwa. To na koniec powiedz jeszcze, kiedy mogę wpaść na sesję do twojej córki Ameli, bo zdjęcia, które ty mnie zrobiłaś, mam. Właśnie mija 3 Aha, lata, odkąd mi tak? je zrobiłaś. A. Tak, właśnie policzyłam to, wiesz, bo to było przed pandemią. Tą historią chciałam nawiązać do pytania o pasje, które dzieci po was dziedziczą. To które będzie kim? Wiesz co, ciężko powiedzieć i my też jakoś takich nie pchamy w żadnym Ale może same się pchają. kierunku. Mój syn bardzo Same chce się mieć YouTube'a, pchają. ale jeszcze nie może. To będzie to tak mój syn, chyba tych ci chłopcy coś tam mają z tym YouTube'em. Amelia jest artystką, to absolutnie. Ma taki dar wrodzony, przepięknie maluje, przepięknie rysuje. I chyba największym szczęściem było to, jak dzięki akurat Czarkowi mogła pójść do pani Sarapaty, do jej atelier i zobaczyć, jak ona maluje, jak ona pracuje. Zresztą sama też sobie zażyczyłam po prostu na urodziny portret, autoportret od pani Sarapaty. I ona po prostu chodziła cała w skowronkach przez tydzień, więc myślę, że jednak pójdzie w stronę taką artystyczną. Nie wiem, jak dokładniej, jakiś bardziej ścisły kierunek, no ale gdzieś artystycznie. Alcek jest takim matematykiem, ale chodzi do szkoły muzycznej i jeżeli o ile na przykład Amelia zrezygnowała ze szkoły muzycznej, no to on, i właśnie to jest to właśnie o tym, co mówię, że dzieci są słuchane u nas w domu, że nie ma tak, że idź tutaj, rób, tylko no, nie chciała, to nie, a Antek chce. I on też muzycznie ma słuch On gra na pianinie. na pianinie i ma absolutny talent do języków.
mówi, biegnę po angielsku, po hiszpańsku, mimo że na przykład do książek trzeba go gonić gdzieś tam, wie, żeby przeczytał coś, on mówi, o mamo, dobra, no to poczytam. No i najlepiej jakbym ja z nimi czytała, wiesz, i na bieżąco w ogóle tłumaczyła, o co chodzi, co autor miał na myśli, to wtedy tak. No tak, Antek w tą stronę. Żadne dziecko nie jest sportowo, słuchaj, uzdolnione. To jest dziwne, bo ja byłam takim typem sportowca. Bardzo długo grałam w koszykówkę. No jeszcze zobaczymy, co Rita. Ale Rita, właśnie wczoraj o tym rozmawialiśmy z Czarkiem, że Rita ma absolutnie talent aktorski. Niesamowity. Co nie jest dobre, bo ja nie chciałam. Co za przypadek. No zobaczymy. Sama jestem ciekawa, w którą stronę oni pójdą, bo ja jestem takim typem obserwatora. Ja ich nigdzie nie pcham, ani nie naciskam. Muszą sami wiedzieć i być pewni, co chcą w życiu robić, albo próbować. Przecież mają takie możliwości. Słuchaj, my nie miałyśmy takich możliwości, jak oni teraz mają. Wyjechać za granicę i tam pracować na przykład i studiować. To naprawdę trzeba było w tamtych czasach bardzo, ja bardzo zazdrościłam odważnym osobom, które wyjeżdżały za granicę, tam pracowały, studiowały. Ja nigdy tej odwagi w sobie nie znalazłam, no ale też w sumie po maturze poznałam mojego męża, więc nie miałam za bardzo jak, ale, no, ale mają naprawdę niesamowite możliwości teraz, więc niech korzystają. Ja nie jestem taką, wiesz, matką, ale nie zwolenniczką tego, że od razu po studiach idziesz, od razu po maturze idziesz na studia, już wybierasz kierunek i tak dalej. Ja myślę sobie, że gap year to całkiem jest dobra sprawa. Oczywiście, jeżeli jest on wykorzystany mądrze. Edyto, bardzo Ci dziękuję za to spotkanie, za tą rozmowę. Nawet jak Ty opowiadałaś o swoim dzieciństwie, to przypominałam sobie swoje. Ale tak Ci miło było, czy nie bardzo? Przypomniało mi się o czym. Bardzo mi było miło, bo ja w przeciwieństwie do Ciebie chyba jednak idealizuję swoje dzieciństwo, tak. Ale ja już jestem w tym wieku, że powoli słuchaj, właśnie ten okres zaczyna mi się, wiesz, objawiać jako ale może będzie tak, miodem i mlekiem tak, płynącym. Ale może będzie tak, że jak się spotkamy, mam nadzieję, że wcześniej niż za kolejne parę lat, ale nie wiem, 5-10, no może się okazać, że ja też będę zupełnie innym człowiekiem, bo jak ja, nie wiem, oglądam gdzieś tam swoje wywiady albo w ogóle jakieś nawet telefonie, filmy, nie, miałam 20 parę lat, to ja mówię, matko, co to za człowiek, w ogóle tak patrzę się i mnie to jest niemożliwe, że to ja jestem ja. Także być może, jak się spotkamy za kolejne parę lat, to będę bardzo idealizować swoje... Będziesz w moim teamie, dobra. Swoje dzieciństwo i już nie będę podchodzić zadaniowo do spraw, tylko będę mieć na wszystko wywalone po prostu. Czasami tak widzę, że jak ktoś ma tak wszystko poukładane, pek, 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 to później już tak jak ma taki oddech, to mówię, dobra, okej, to już jednak teraz chill. Edyto, dziękuję, całuję. Dziękuję. Wszystkiego dobrego dla Was wszystkich. Również. I do zobaczenia w realu. Do zobaczenia, pa. Dziękuję za spotkanie. Fajnie jest widzieć Wasze komentarze, subskrypcje i łapki w górę. Trzymajcie się ciepło i zdrowo. Do zobaczenia.